Kolejnym splotem, którego się nauczymy, jest ciekawy splot. Wykonuje się go bardzo prosto. Jest to w zasadzie wariacja splotu płaskiego, gdzie będziemy przykrywać większą ilość niż pojedyncze nitki. Ja tutaj wybrałam sobie taką sekwencję 3, 1, 3, 1. Te sekwencje mogą być różne, 2, 2, 2, 1 i tak dalej. Zaraz się dowiesz, o czym mówię. Zaczynamy tak jak zawsze. Przemijamy się tutaj mniej więcej w środku naszej ramki, żeby zamontować igłę. Przeciągamy ją, zostawiając z tyłu końcówkę, tak by nam ten nowy kolor nie uciekł, nowa nitka wątku. Zaczynamy z plotem płaskim. Najlepiej zacząć tam, gdzie się skończyło poprzedni kolor, czyli nasz rudy. Dokładnie w ten sposób. Na grzbienie można palcami dobić to do dołu. I teraz zaczynamy właściwą pracę nad tym nowym punktem. Pamiętamy, że nasze nitki osnowy mają swoje numerki. 1, 2, 3, 4, 5 i tak po kolei. I tutaj będziemy robić tak. Raz, dwa, trzy na dole, czwarty u góry. Raz, dwa, trzy na dole, czwarty u góry. Raz, dwa, trzy, czwarty u góry. Raz, dwa, trzy, czwarty u góry. Raz, dwa, trzy, czwarty u góry. I tak aż do końca. Przeciągamy, pamiętając, żeby nie ściągnąć za mocno. Lekki łuk. Grzebyczkiem w dół. Teraz będziemy zawracać. I zawracając, przesuwamy naszą pozycję o 1. Jeżeli tutaj było raz, dwa, trzy, czwarty na wierzchu, to teraz będzie to wyglądało tak. Raz, dwa, trzy. Przepraszam. Raz, dwa, trzy i na wierzchu będzie piąty. Czyli przesuwamy pozycję o 1. Pierwsza była zakryta. Teraz będzie odkryta. Drugi, trzeci był tak jak było, zakryty. Czwarty, który był wcześniej odkryty i był na wierzchu, teraz jest zakryty. Z kolei piąty jest na wierzchu. I tak przesuwamy się o 1 w prawo. Tutaj kolejne raz, dwa, trzy i cztery. Liczymy dokładnie tak samo. Sens tego jest taki, że przesuwamy się o 1 w prawo z tą, która jest odkryta. Zaczynamy oczywiście od tej strony, gdzie kończy się nasz, gdzie wyszliśmy wątkiem. I tutaj dokładnie tak samo. Ta była odkryta, tu widać, więc teraz pierwsza prawa koło niej będzie odkryta. I teraz trzy kolejne, czwarty odkryty, trzy i czwarty odkryty, trzy i czwarty odkryty. Przeciągnę sobie kawałeczek. I znowu raz, dwa, trzy, czwarty odkryty, raz, dwa, trzy i dokładnie tak jak pokazałam, pierwszy będzie odkryty i piąty. Przeciągamy, to dobrze jest to rozplątać, żeby się nie zrobił supeł. Przytrzymujemy trochę rameczkę. I kolejny rządek robimy dokładnie tak samo, przesuwam się jeden w prawo. Ten był na wierzchu, czyli teraz ten będzie pod spodem. Dwójka będzie na wierzchu, trzy kolejne zakryte, czwarty odkryty, trzy kolejne zakryte, czwarty odkryty, trzy kolejne zakryte, czwarty na wierzchu i tak, o proszę, tutaj mi przeskoczyło. No, trzeba się skupić jednak tutaj na liczeniu, to jest bardzo dobre ćwiczenie na skupienie, ponieważ tutaj akurat jak się pomylimy, to będzie widać. Dlatego trzeba skupić się i nie pozwolić sobie na ominięcie którejś z nitek osnowy albo na przykrycie na przykład dwóch, a nie trzech. Teraz tu będziemy zawracać. Ta, która będzie na wierzchu, to będzie ta nitka.
Żeby wzmocnić naszą tkaninę na brzegu, to zawsze musimy obwijać ostatnią nitkę. Także w tym wypadku teoretycznie ona powinna być po prostu od góry opleciona, ale przez to, że jest brzegowa, musimy ją obwinąć tak naprawdę w ten sposób. O, ten zielony chciałby bardzo mocno pomóc nam w pracy, ale na razie jeszcze pracujemy z różowym. Że obwijamy to w ten sposób, a następnie ponownie od dołu wchodzimy. Zakrywamy tą, która ma być zakryta, czyli druga od końca, a ta ma być na wierzchu. Także w ten sposób i pracujemy dalej. 3/4, 3/4, 3/4 u góry, 3/4 u góry. W ten sposób możemy tak naprawdę wytkać całą pracę, jeżeli mamy ochotę, albo tylko taki dodatek elegancki. Jeszcze dwa rzędy i będzie bardzo ładnie widać ciekawy efekt, jaki daje ten punkt. Zresztą już powoli widać, zwłaszcza na ekranie, że mamy taki ciekawy skos. Troszkę nawet przypomina skręt. Tutaj podobna sytuacja. Brzegową nitkę obwijamy. I ponownie wchodzimy pod spodem. Pierwsza, druga zakryta. I teraz trzecia odkryta. 3/4 u góry. I tak kontynuujemy nasze zadanie. Można sobie przeciągnąć zawczasu, tylko pamiętając, by nie ściągnąć tego brzegu. I kolejne 3/4 u góry, 3/4 u góry. Możemy zostawić taki dodatek. Możemy teraz kontynuować na przykład ponownie z plotem płaskim lub możemy zawrócić, licząc odwrotną sekwencję. Co to oznacza? Jeżeli tutaj w prawo przesuwaliśmy się w prawo o jedną nitkę osnowy, to teraz będziemy zawracać, przesuwając się w lewo o jedną nitkę osnowy, czyli robić dokładnie to samo, co zrobiliśmy tutaj, tylko w odbiciu lustrzanym. I dzięki temu uzyskamy tutaj taką formę jodełki. Tutaj ta była odkryta. W sekwencji, jaką robiliśmy teraz, ta powinna być odkryta. Ale my wracamy i chcemy zrobić odbicie lustrzane, więc ta odkryta będzie trzecia. Obwijamy brzegową. Trzecia odkryta. 3/4. Znowu brzegową obwijamy. Tutaj widzimy, że trzecia jest odkryta. Przesuwamy się w lewo o jeden, więc teraz druga ma być odkryta. Ściągamy za mocno. Tu już powoli widać ten efekt jodełki. Zawracamy. I najlepiej wykonać tyle samo rzędów powrotnych, ile wykonałyśmy rzędów w prawą stronę. Tutaj ich było 4, 5, więc tyle samo będziemy wykonywać w drugą stronę. Teraz tak, ta była odkryta, czyli odkrytą chcemy mieć tą. 3 przykryte, 4 wolny. 3, 4 wolny. O, tutaj dwie mi wyszły. 3, 4 wolny. 3, 4 wolny.
O, tutaj widać błąd, widzicie? Zamyśliłam się nad słońcem, które mi tam za oknem, to się pojawia, to znika. Nic się nie dzieje, jakby to nie jest jakiś straszny błąd, którego się nie da cofnąć, po prostu musimy zawrócić. Tutaj dobrze, że rzadko tkamy, więc można to zrobić bardzo łatwo. Jakbyśmy robili splot płaski, no to jednak troszkę więcej by nas to kosztowało. Trzy, tutaj, tu, tu. Tak, dlatego warto zwracać uwagę cały czas na to, co się dzieje z naszą pracą, z naszą tkaniną, żeby po prostu nagle w pewnym momencie nie zorientować się, będąc w połowie, że tam jest jakiś straszny błąd, jakaś opuszczona nitka osnowy czy inna tragedia. Aha, czyli tak, tutaj była ta ma być teraz odkryta. Czyli obwijamy brzegową, następnie zakrywamy te dwie i ta jest odkryta. Ja bardzo lubię ten splot, on jest super dodatkiem do makatek ściennych, które nadaje im po prostu takiej struktury, dynamiki. Wszystko wygląda dzięki temu ciekawiej. O, proszę. I tutaj, jak nie jesteście pewne, ile robiłyśmy wcześniej, to łatwo się zorientować, ponieważ już tutaj mamy dokładnie tak, jak kiedy zaczynałyśmy. Raz, dwa, trzy i czwarta jest na wierzchu. Co oznacza, że wykonałyśmy tyle samo ruchów w prawo, co w lewo. I ja myślę, że tutaj możemy zostawić sobie taki piękny, różowy fragment. I teraz, jeżeli chcemy zmienić kolor, to dochodzimy tutaj po prostu do połowy, tak jak zawsze. Do połowy. No i wychodzimy na drugą stronę. Możemy też kontynuować pracę na przykład z plotem płaskim. I wtedy kontynuujemy do końca i dalej w górę, w zależności od naszej fantazji i potrzeby. Proszę, jak pięknie widać, jaka powstała nam tu fakturka. Ja sobie obetnę. I będę zmieniać kolor.